Dzień dobry, witam wszystkich. Kolejny wywiad, niespodzianka. Nie będę przedstawiał. Chciałbym, żeby gość przedstawił się, a właściwie przedstawiła się sama. Mam nadzieję, że spodoba się Wam to, co zaproszona osoba ma do powiedzenia. A ma do powiedzenia sporo. Co prawda poznałem ją wczoraj dopiero na pikniku w Realu 24, ale warta poznania i naprawdę to, co ma do powiedzenia, uważam, jest niezwykle istotne i dlatego ten dzisiejszy wywiad, to nagranie, bo ja mogę mówić swoje, ale lepiej, jeżeli usłyszycie to, o czym ja mówię od dawna, z ust osoby, która jest na miejscu i cały czas monitoruje to, co dzieje się za naszą zachodnią granicą. A więc poproszę panią Agnieszkę, żeby się przedstawiła sama. Agnieszka Wolska, mieszkam od 20 lat w Niemczech Zachodnich, w Kolonii. Zanim wyjechałam do Niemiec, pracowałam przez dobrych kilka lat w lokalnej rozgłośni komercyjnej w Tarnowie. Wówczas było to Radio Max, przejęte później przez Radio SK. Mam też epizod współpracy z Polskim Radiem w 2017-2018 roku. Niestety to była bardzo krótka współpraca, ale podyktowana, jej zerwanie podyktowane względami pozamerytorycznymi. Ale w takiej żyjemy rzeczywistości i od 2019 roku zamieszczane są moje korespondencje, moje rozmowy na zaproszenie Piotra Szlachtowicza w telewizji w Realu. Mam tam swoisty status korespondentki w Republice Federalnej Niemiec. Okej, pani Agnieszko, wczoraj, kiedy się poznaliśmy, pani mówiła razem z drugą panią zaproszoną z Holandii i z panem Sebastianem Rossem z Anglii o sytuacji Polonii, głównie Polaków w krajach, w których mieszkacie. Proszę naświetlić, jak wygląda ta sytuacja dzisiaj, jakie jest środowisko polonijne w Polsce, znaczy w Niemczech, przepraszam, jaki jest stosunek władz niemieckich do Polonii, do Polaków mieszkających w Niemczech, jak sobie tam dajecie radę, dlaczego tam jesteście i dlaczego nie do końca chcecie tutaj wracać? Oczywiście pytanie bardzo złożone i wymagające wszechstronnego naświetlenia. Historycznie obecność polska w Niemczech, zwłaszcza obecność taka zorganizowana, sięga tradycji już ponad stuletniej. Pamiętajmy, że przełom XIX i XX wieku to silne trendy emigracyjne z Polski, która wówczas była krajem pod zaborami. No i grupy Polaków poszukujące po prostu lepszych warunków ekonomicznych, ponieważ system zaborczy to była trwała bariera rozwojowa zarówno w zaborze austriackim, jak i rosyjskim, to samo było w zaborze pruskim, więc te grupy ludnościowe się przemieszczały. W Galicji, skąd ja pochodzę, historycznej Galicji, czyli tej części, która znajdowała się pod zaborem austriackim, no to oczywiście emigracja była głównie do Stanów Zjednoczonych, także do Ameryki Południowej. Natomiast Prusy były tym naturalnym miejscem mieszkających tam Polaków do emigracji zarobkowej na tereny, które się industrializowały w Niemczech, więc na przykład do dziś dnia w Zagłębiu Rury, tym najbardziej mocno, że tak powiem, absorbującym regionów Niemiec, absorbującym Polaków. No do dziś dnia mamy tam szereg polskich nazwisk, to są już czwarte, często piąte pokolenie, które z polskością niewiele ma wspólnego. Niemniej jednak okres właśnie XIX-XX wiek do czasu wybuchu wojny II światowej, no to był bardzo okres wzmożonej działalności polskich organizacji, polskich środowisk. One mimo, że funkcjonowały na zasadzie obywateli już niemieckich, no czuły to przywiązanie do polskości i korzystały z możliwości organizacyjnych, jakie wówczas istniały. A pamiętajmy, że mimo niechętnego podejścia władz, czy też społeczeństwa rdzennego niemieckiego do tej silnie wyemancypowanej grupy polskiej, jednak nie odbierano im prawa do zrzeszania się, do organizowania się. Tam były prowadzone banki spółdzielcze właśnie dla tych Polaków mieszkających w Niemczech. Organizowane było szkolnictwo polskie, działalność kulturalna, oświatowa, teatry, grupy muzyczne.
No, jeżeli się porówna ten dorobek organizacyjny i tej pracy polonijnej sprzed powiedzmy 80 lat, czyli sprzed okresu wybuchu II wojny światowej, to po prostu można powiedzieć, że to, czym dzisiaj jest wspólnota polska w Niemczech, Polacy mieszkający w Niemczech, to właściwie należałoby uczcić minutą ciszy. Nie ma praktycznie żadnej istotnej działalności organizacyjnej Polaków w Niemczech. To, co w tej chwili właściwie pozostało, to są smutne wspomnienia właśnie po tamtej dawnej działalności. Ja tylko przytoczę przykład, o którym mówiłam właśnie wczoraj podczas dyskusji. W 1938 roku odbył się ostatni walny zjazd delegatów Związku Polaków w Niemczech. To jest jedna z najstarszych w ogóle istniejących organizacji polonijnych poza granicami Polski, organizacji zrzeszającej także Polaków. Więc na tenże zjazd w 1938 roku przyjechało ponad 5 tysięcy delegatów do Berlina. Dzisiaj władze Związku Polaków w Niemczech, bo on ciągle jako struktura organizacyjna istnieje, wybierane są przez grono 20-30 delegatów, więc mają Państwo skalę porównania. Nie istnieją żadne szkoły prowadzone przez organizacje polskie, poza tymi sobotnimi szkółkami, najczęściej organizowanymi przez parafie. Istnieje mała kadłubowa organizacja na przykład macierzy szkolnej, ale praktycznie to są tak skromne liczby osób korzystających z oferty tego podmiotu, no, że trudno mówić o jakiejś radykalnej obecności, zaangażowaniu polskiemu. Bardzo lokalnie to się w różnych landach odbywa, bo pamiętajmy, że struktura federacyjna Niemiec powoduje, że każdy land organizuje na przykład sprawę oświaty, w tym wypadku kwestię nauczania języka polskiego, odrębnie. W związku z tym, o ile w Nadrenii Północnej Westfalii, chociażby tam w tym słynnym Zagłębiu Rury i w sąsiednich ośrodkach, to nauczanie języka polskiego funkcjonuje na dość przyzwoitym poziomie, o tyle w innych landach często wiązało się to z bardzo poważnymi trudnościami organizacyjnymi, finansowymi. W ogóle praktycznie język polski jako tak zwany język obcy, bo w końcu polskiego mogłyby się uczyć także dzieci niemieckie, takiej możliwości praktycznie w tej chwili nie ma, bo nie ma chętnych, którzy by się zgłaszali. Ludzie pochodzący z Polski, którzy osiedli w Niemczech, przyjechali tu za pracą, za możliwością lepszego bytowania, jak gdyby te związki z polskością redukują. Bardzo często jeszcze do niedawna byliśmy konfrontowani z sytuacjami, gdzie na przykład w miejscach publicznych ludzie mówiąc po polsku mówili ściszonym głosem, żeby się nie wyróżniać. W tej chwili się to troszeczkę zmieniło. Nawet przy krytycznej ocenie tego procesu zmiany narracji historycznej, z jakim mamy do czynienia od momentu, kiedy dobra zmiana objęła władzę w Polsce, to jednak troszeczkę się zmieniło to nastawienie do polskości, do patriotyzmu. Ludzie trochę inaczej te sprawy widzą, z mniejszym jak gdyby oporem demonstrują swoją polskość. Byliśmy świadkami jednak organizowania nawet marszów, na przykład na 11 listopada, co jeszcze do niedawna było ewenementem. Takie akcje się zdarzały, natomiast w tej chwili widać, że to osłabło. No raz, że mamy sytuację szczególnego kryzysu zdrowotnego, jak nas się przekonuje od wielu miesięcy. No ale mimo wszystko to nie jest jedyna wymówka. Po prostu jak gdyby te emocje opadły, ludzie są bardziej rozgoryczeni, są bardziej sceptyczni, wielu jest bardzo rozczarowanych, ponieważ nie tego oczekiwano od zmiany politycznej w Polsce. Także proszę Państwa, sytuacja jest skomplikowana. Władze w Warszawie prowadzą taką swoistą grę PR-ową. Twierdzą, że wspomagają Polonię, nie tylko zresztą w Niemczech. Do tego za chwileczkę dojdziemy. Czy zgodzi się Pani ze mną, że taką pewną datą przełomową dla Polaków mieszkających w Niemczech, tych, którzy tam mieszkają z wyboru i tych, którzy mieszkają dlatego, że no, historia ich tam zapędziła albo życie, był wprowadzony w czasach II wojny światowej już dekret Göringa, który to dekret Göringa zlikwidował oficjalnie funkcjonowanie mniejszości polskiej w Niemczech, czyli można powiedzieć, że zlikwidował instytucjonalnie Polonię w Niemczech. I no, słuchajcie, takie rzeczy się zdarzały. Nie takie rzeczy robili Niemcy w czasie II wojny światowej.
Natomiast no, od tamtego czasu, to był 42 rok, o ile ja pamiętam, więc dzięki Bogu będziemy mieli 80 lat, będziemy obchodzili w przyszłym roku od tej haniebnej daty i nic się nie zmieniło. Ja niestety, dla mnie jest to w jakiś sposób symbolem ciągłości między nazistowskimi Niemcami i Niemcami dzisiejszymi, przynajmniej w pewnych aspektach, jeżeli chodzi o traktowanie sąsiadów, państw ościennych. I to jestem w stanie jeszcze zrozumieć, choć nie wybaczyć, natomiast nie jestem w stanie zrozumieć polityki kolejnych rządów polskich od 1945 roku, które też przez 80 bez mała lat nie zrobiły nic, żeby ten stan zmienić. Przypominam, że mniejszość niemiecka w Polsce ma parytet 2 osób w Sejmie. Nawet gdyby 100 osób zagłosowało, nie wiem, na Opolszczyźnie czy gdzieś na tych przedstawicieli mniejszości niemieckich, to oni z automatu wejdą do Sejmu, nawet z minimalną jakąś ilością głosów, bo tak wywalczyli sobie to Niemcy w traktatach polsko-niemieckich. Polska, niezależnie od rządów, które przez ten czas były, pamiętam, przez 80 lat to zmieniło się ich sporo, nawet do czasów postkomunistycznych, czyli od 89 zmieniło się ich kilka, a właściwie kilkanaście, pomijając kilka tych systemowych takich, ale jeżeli chodzi o w ciągu jednej kadencji, kilka razy się też rządy w czasach AWS potrafiły zmienić, więc to inaczej trzeba liczyć. Ale tak naprawdę nic nie zostało zrobione, żeby zredukować tą rażącą niesprawiedliwość i żeby doprowadzić do zadośćuczynienia za to, co hitlerowskie Niemcy zrobiły wobec mniejszości polskiej w Niemczech. No, to jest sprawa dość skomplikowana. Tak jak pan wspomniał, 1940 rok to jest dekret Göringa, czyli właściwie praktycznie zaraz 80. po wybuchu wojny. Dekret ten, też jest to w Polsce troszeczkę inaczej przedstawiane niż faktycznie ten dekret brzmi. Otóż on delegalizował wszystkie organizacje i stowarzyszenia polskie na terenie III Rzeszy. Po prostu uznawał te organizacje od tego momentu za nielegalne, co wiązało się z konfiskatą olbrzymiego majątku tych organizacji. Pamiętajmy, że Związek Polaków w Niemczech chociażby był tą organizacją, która współorganizowała czy współuczestniczyła chociażby w takich przedsięwzięciach jak banki spółdzielcze. Związki i stowarzyszenia miały szereg nieruchomości. Te wszystkie rzeczy przeszły jak gdyby na skarb państwa trzeciego. Bez zadośćuczynienia do tej pory. Częściowe zadośćuczynienie nastąpiło właściwie w formie symbolicznej, doszło do zwrotu dwóch czy trzech bodajże nieruchomości i pewnej kwoty pieniędzy. Natomiast pamiętajmy, że po II wojnie światowej doszło do rozbicia w obrębie tej organizacji, jakim był Związek Polaków w Niemczech. Reaktywował się on pierwotnie jako Związek Polaków w Niemczech, ale później na bazie tego stowarzyszenia powstała tak zwana Związek Polaków w Niemczech Zgoda. To był twór wspierany przez władze komunistyczne w Polsce i na przykład osoby, które zapisały się do tego związku, mogły korzystać przy podróżach do Polski z korzystniejszej wymiany. Jak Państwo wiecie, wtedy trzeba było wymienić marki na złotówki i chociażby właśnie ten status członka organizacji umożliwiał korzystniejszą wymianę. Więc ludzie po prostu z takiego czysto pragmatycznego, powiedziałabym cynicznego nawet powodu, zapisywali się do tej organizacji. No i później w konsekwencji Zgoda jako taka organizacja już nie istnieje. No i tak jak mówię, kilkadziesiąt lat temu, już oczywiście po wznowieniu stosunków dyplomatycznych oficjalnych między Polską Rzeczpospolitą Ludową wówczas a Republiką Federalną Niemiec, doszło w formie pewnych gestów właśnie do częściowego zwrotu majątku. Dzisiaj w posiadaniu Związku Polaków w Niemczech spod znaku RODŁA, bo tak ta organizacja chce się nazywać, tej nazwy przynajmniej używa przy różnych okazjach, istnieje jedna nieruchomość, to jest, jak się mówi, kuźnia bochumska, czyli taka bardzo, bardzo ważna, bardzo ważne miejsce dla organizacji właśnie w Zagłębiu Rury, czyli w Bochum, kamienica, w opłakanym stanie dzisiaj. Jeszcze 10 lat temu odbywały się tam normalne posiedzenia organizacji. Dzisiaj praktycznie nie jest to możliwe. Obiekt jest zawilgocony. Tam prawdopodobnie już także grzyb ta wilgoć spowodowała.
na tyłach domu, myśmy zresztą zamieszczali jako niezależni dziennikarze takie zdjęcia właśnie, jak to wygląda. Mała działka, upchnięte jeszcze stare jakieś meble, kompletna ruina, także Niemcy mieszkający wokół no po prostu mogą śmiało podsumowywać tę sytuację w bardzo negatywny dla Polaków sposób. Tak jakby nikt z władz związku nie czuł się nawet zobowiązany do zamówienia po prostu kontenera, który wywiózłby te nieczystości, a władze miejskie oferują to nawet w formie bezpłatnej, więc nie wiąże się to z jakimiś szczególnymi obciążeniami. No i tam w tej chwili od 6 lat, od kiedy trwają rządy dobrej zmiany, trwa takie przerzucanie się piłeczką. Strona niemiecka, tamtejsze muzeum zaoferowała, że będzie partycypować w kosztach przebudowy tego obiektu, w jego renowacji, także pod dostosowaniu pod kątem osób niepełnosprawnych. Tam miała powstać forma Izby Pamięci, dokumentująca obecność Polaków właśnie w zagłębiu Rury. No, miała powstać sala konferencyjna, gdzie mogłyby się odbywać spotkania, konferencje, posiedzenia, dyskusje naukowe. Do dziś dnia ten stan się przedłuża. Ostatnio słyszeliśmy, że władze zadeklarowały kolejne setki milionów na remont tego obiektu, bo to wymaga jednak bardzo poważnych nakładów. No ale w sensie faktycznych robót czy jakikolwiek prac tam nic się nie dzieje, więc trudno ocenić, na ile ta sytuacja będzie się jeszcze przeciągać. Tak jak mówię, no władze niemieckie bardzo chętnie obiecują, czy władze landowe deklarują pewne kwoty, no i tam później dochodzi do pewnych przepychanek między przedstawicielami związku, tak jak mówię, w tej chwili to jest może 30-40 osób należy do tej organizacji. Także dla strony niemieckiej no jest to niepoważny partner. Niedawno odbywały się tak zwane kolejna runda rozmów Okrągłego Stołu. W ubiegłym roku po pandemii doszło do takiego spotkania. To jest właśnie przedstawiciele zasiadają przy jednym stole władz niemieckich, Ministerstwa Kultury Niemiec, przedstawiciele innych organizacji związkowych. No i tam właściwie nie doszło do żadnych wiążących ustaleń, padały deklaracje. Natomiast związek zgłosił po raz kolejny właśnie postulaty, że powinna nastąpić rewindykacja tego mienia, które kiedyś należało do organizacji. Ale w jakiej formie, w jaki sposób miałoby się odbywać, tych szczegółów nie podawano. No i właściwie jest impas w tych rozmowach. Kluczem i jak gdyby głównym punktem, który właściwie żyruje tę sytuację, jest tak zwany traktat o współpracy i dobrym sąsiedztwie, nawiązany pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i władzami już zjednoczonych Niemiec w 1991 roku. Niedawno mieliśmy kolejną okrągłą rocznicę tego podpisania tego dokumentu. Oczywiście, proszę Państwa, no, to jest dokument, który nas i nasze aspiracje i nasze roszczenia powojenne w żadnym stopniu nie uregulował tego, no ale to wynikało także z kontekstu sytuacji międzynarodowej. Pamiętajmy, że proces zjednoczenia Niemiec przebiegał w bardzo błyskawicznym tempie. Było to życzeniem przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które jak gdyby patronowały temu przedsięwzięciu. Pamiętajmy wizyty kanclerza Kohla, wysokiej rangą polityków niemieckich, którzy bardzo intensywne starania prowadzili, aby właśnie nie doszło do traktatów pokojowych, no i oczywiście uregulowania kwestii roszczeń i odszkodowań, jakie miały miejsce. Ja przytoczę taką anegdotę, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, no ale nazwisko profesora Chodakiewicza, bardzo przepraszam za małą lukę w pamięci. Profesor Chodakiewicz, w 2019 roku odbywała się taka konferencja polonijna i właśnie on tam w swoim publicznym wystąpieniu przywołał rzecz, o której prawdopodobnie opinia publiczna w Polsce nie jest szczególnie zorientowana. Otóż on miał dostęp do projektu tego traktatu, zanim on jeszcze przeszedł drogę ratyfikacyjną, dyskusję w Sejmie i doszło do jego parafowania i podpisania. Zawiózł projekt tego dokumentu do Stanów Zjednoczonych i przedstawił go tam profesorom, specjalistom od prawa międzynarodowego, między innymi wymieniane było nazwisko profesora Lęczowskiego, który po przejrzeniu tego dokumentu miał powiedzieć tak: Marku, jacy agenci przygotowywali ten dokument? Przecież tu nie ma nic na temat reparacji, nie ma nic na temat odszkodowań, nie ma nic na temat rewindykacji mienia, które właśnie należało do chociażby do polskich organizacji w Niemczech. No i proszę Państwa, dokument w takiej formie przeszedł procedurę ratyfikacyjną. Wprawdzie była dość burzliwa dyskusja w Sejmie, jeszcze zanim dokument został podpisany,
No ale ta dyskusja, zgłaszane tam wówczas zastrzeżenia miały charakter zastrzeżeń mniejszościowych. No, większość parlamentarna uznała, że dokument jest na tyle dobry, że należy go podpisać i uregulować. No, przede wszystkim chodziło o sprawę statusu naszej granicy zachodniej, więc uznano, że ważniejszą i bardziej priorytetową dla Polski jest sprawą ostateczne uregulowanie tej kwestii, aby nie nastąpiła jakakolwiek zmiana polityki Niemiec wobec Polski w tym względzie, więc to było priorytetem rządu Mazowieckiego i później Krzysztofa Bieleckiego, który podpisywał ten dokument. Natomiast kwestie, no, tak jak mówię, reparacje, odszkodowania, o tym decyzje zapadały na linii Waszyngton, Berlin, Moskwa i Polska niestety była tu tylko przedmiotem, a nie podmiotem tej całej rozgrywki. Zresztą będziemy o tym rozmawiali jeszcze w drugiej części wywiadu, bo ten wywiad będzie podzielony na dwie części, bo jest o czym rozmawiać. Natomiast chciałbym wrócić też do historii, jeżeli pani, ponieważ wczoraj dowiedziałem się dość interesującej rzeczy, no, która jakby, no, potwierdza pewne moje domysły i domyślenia. Akurat nie znałem tego wątku. Pani Agnieszka wczoraj, nie wiem, czy będzie chciała dzisiaj to znowuż powtórzyć, bo, ale myślę, że tak, ponieważ mówiła o jednym z, można powiedzieć, szefujących dzisiaj Związkowi Polaków w Niemczech, o takim bardzo dziwnym człowieku. No i ja chciałbym, żeby pani Agnieszka powiedziała dzisiaj to, co mówiła o nim, bo data przede wszystkim, kiedy ten człowiek znalazł się jako imigrant w Niemczech, no już w mojej głowie zapaliła natychmiast dużą czerwoną latarnię ostrzegawczą, a taką wyjącą. No i nie wierzę, żeby służby obydwóch krajów nie znały niuansów, które doprowadziły i doprowadzają do takiej, a nie innej sytuacji, jaka panuje dzisiaj, bo według mnie, ale mówię, to będziemy o tym tyle mówili w drugiej części wywiadu, to te wszystkie akcje, których żniwo dzisiaj jakby zbieramy, były przygotowywane znacznie wcześniej niż komukolwiek z nas mogłoby się wydawać. Tak, no to jest ciekawy wątek. Ja pozwoliłam sobie wtedy w czasie spotkania wczorajszego podczas pikniku stacji w Realu 24 o tym wspomnieć. Ale problem jest dużo szerszy, bo problem rozliczenia się z okresem PRL-u dotyczy wielu organizacji polonijnych, nie tylko na kontynencie europejskim, zwłaszcza Stany Zjednoczone, Kanada. Tamte środowiska próbowały te sprawy w jakikolwiek sposób regulować. No i ludzi, którzy zapisali się niezbyt chlubnie właśnie dla tych organizacji, przynajmniej demaskować i w jakiś sposób napiętnować. Jeśli chodzi o Niemcy, tutaj bardzo ciekawa rzecz, właściwie żadnego rozliczeniowego kursu nie było. Otóż w Związku Polaków w Niemczech Rodło taka propozycja rozliczenia, swego rodzaju lustracji, pojawiła się gdzieś po roku 2010. Zgłosił ją ówczesny prezes tej organizacji, Marek Wójcicki, i wkrótce po tym zaczęła się dziać. Nie wiem, czy jest to tylko, być może jest to tylko zbieżność okoliczności i dat. W każdym razie wkrótce potem zaczęły się jakieś dziwne sygnały na temat samej postaci właśnie tego ówczesnego przewodniczącego, że to jest osoba niewiarygodna, że się skompromitował. Różne dziwne rzeczy się działy i w 2013 roku wybrano nowego przewodniczącego, właśnie Marek Wójcicki przestał nim być, a został przewodniczącym dotychczasowy sekretarz Związku Polaków w Niemczech, pan Józef Malinowski, pochodzący, urodzony w Szprotawie, przez lata związany z Legnicą. Jeżeli Państwo pamiętają, Legnica to była bardzo ważna strategicznie, bo to była siedziba tej części właśnie wojsk sowieckich. Które wojska zmechanizowane rosyjskie stacjonowały głównie. Więc strategiczny rejon i pan Józef Malinowski pełnił funkcję, no, był wówczas młodym, stosunkowo młodym człowiekiem, to jest mężczyzna urodzony w 1954 roku, o ile dobrze pamiętam, więc wówczas był to stosunkowo młody człowiek, robił dość błyskotliwą karierę w strukturach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był chyba szefem organizacji partyjnej w Hucie Miedzi,
a później awansował i został nawet bodajże sekretarzem Wydziału Ekonomicznego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej właśnie w tymże Lublinie. W Legnicy. Wspomniałam o Legnicy, wracamy do Legnicy. Więc ta Legnica, no bardzo szczególne miejsce, tak jak mówię, ze względów strategicznych. I proszę Państwa, w okresie bardzo gorącym, tak zwanego Karnawału Solidarności, czyli lato 1980 roku, Józef Malinowski wyjeżdża z Legnicy w taką jak gdyby podróż urlopową do Niemiec. Wyjeżdża z rodziną i zostaje w Niemczech, prosząc o azyl. Ten azyl zostaje mu w toku postępowania azylowego przyznany. To było jeszcze przed strajkami? To było jeszcze przed stanem wojennym. Było to gorące lato 1981 roku. A, pierwszego, czyli to było rok, tak, po, rok po... Tu pomyliłam, ale uściślam. 1981 rok. Skąd o tym wiemy? Otóż, proszę Państwa, kiedy w 2016 roku ówczesny jeszcze ciągle członek Związku Polaków w Niemczech, a także były szef komisji rewizyjnej organizacji, pan Sławomir Hałaczkiewicz z Rolandu, ujawnił, przypadkowo natrafił na dokumenty IPN-owskie, gdzie Józef Malinowski właśnie figuruje jako były partyjny towarzysz. No i on po prostu nagłośnił tylko ten fakt. Pan Józef Malinowski oburzył się, że tego rodzaju informacje są upubliczniane i na stronach organizacyjnych związku, na stronach www. związku opublikował list, w którym jak gdyby odniósł się do tych zarzutów, potwierdzając, że właśnie był takim jak gdyby rozczarowanym członkiem Polskiej Partii Zjednoczonej Robotniczej, że był za suwerennością Polski, że prowadził taką bardzo cichą, ale jednak propatriotyczną działalność. No i ta sytuacja nabrzmiewająca w kraju skłoniła go do takiej dramatycznej decyzji, że zdecydował się na nielegalny de facto wyjazd, po prostu opuścił kraj bez zamiaru powrotu, zabrał ze sobą rodzinę. To było lato 81. No i tak jak mówię, normalnie wystąpił o przyznanie mu azylu politycznego, więc teraz pytanie, czyżby władze niemieckie nie wiedziały, że pan Malinowski był wysokim stosunkowo funkcjonariuszem partyjnym w Polsce, w owej Legnicy, która, pamiętajmy, no tam związek między stacjonującym garnizonem Północnej Grupy Wojsk Sowieckich a komitetem partyjnym w owej Legnicy, no były bardzo silne, w związku z tym pada wiele pytań i na te pytania nie dostaliśmy dostatecznej odpowiedzi. W zasobach IPN-u znajdują się również dokumenty świadczące, że z kolei wywiad PRL-owski ówczesny interesował się działalnością pana Malinowskiego już po jego nielegalnym wyjeździe na teren Republiki Federalnej Niemiec. Józef Malinowski osiadł właśnie w nadrenii północnej Westfalii, w Mönchengladbach, prowadzi tam chyba do dziś dnia firmę budowlaną. No i równocześnie działał przez wiele lat w bardzo takim marginalnym zakresie, między innymi wspierając jakieś stowarzyszenie szkolne, czy też ową macierz szkolną. Był nawet chyba prezesem tejże macierzy szkolnej. No i nagle gdzieś pod koniec, powiedzmy 2007-2008 rok, uaktywnił się w organizacji Związek Polaków w Niemczech spod znaku RODŁA. Także to jest niewątpliwie zagadkowa historia i tak jak mówię, w archiwach IPN-owskich... I wyjątkowo szybko dostał azyl, prawda? To musi budzić zastanowienie, bo pamiętajmy, że później po stanie wojennych masę Polaków uciekało do Niemiec, występowali o azyl polityczny... Po stanie wojennym, mieli podstawy. Tak, i to byli ci prześladowani, ci, którzy byli zaangażowani w działalność związkową i zaręczam Państwu, że azyl dostawało naprawdę niewielu z nich, także wielu decydowało się później na dalszą emigrację, bo nie widziało tej możliwości. Tam były te obozy przejściowe. To była bardzo dyskomfortowa sytuacja. Jak widać, pan Malinowski tego wszystkiego uniknął. No i mało tego, właśnie cieszył się tym statusem azylanta. Jak się okazuje, wywiad PRL-owski interesował się dalszymi losami pana Malinowskiego w Niemczech. Są kartoteki, są dokumenty, ja nie znam ich w całości, natomiast to, co jest w specyfikacji IPN-owskiej, wskazuje, że wywiad PRL-u prowadził działalność operacyjną badającą podjęcie współpracy pana Malinowskiego z BND. No, znaczy, no tak, znaczy... Czyli
wywiad PRL-owski po prostu zainteresował się dalszą działalnością i bytowaniem pana Malinowskiego na terenie Republiki Federalnej, podejrzewając, że musiał podjąć współpracę z BND, czyli z służbami niemieckimi. Dzisiaj coraz więcej wiemy, jak duże wpływy w BND miało Stasi i ma w dalszym ciągu, bo się okazuje, że mimo tej takiej, no bo w przeciwieństwie do Polski, w Niemczech jednak przeprowadzono dekomunizację. Komisja Glauka, prawda, tak. Pastora została przeprowadzona, ale z tego co wiemy, podobnie jak po II wojnie światowej nie dotyczyła Abwery i służb tajnych hitlerowskich, oni płynnie zostali przejęci przez Niemców, Anglików, Amerykanów i Rosjan, ci, którzy byli przydatni. No i tak okazuje się dzisiaj, że to samo zostało zrobione ze Stasi, prawda? Czyli ci najważniejsi agenci, którzy prawdopodobnie też mieli swoich agentów BND, znaleźli sobie spokojną przystań w Niemczech, krzywdy im nikt nie zrobił. Ja to się śmieję, kiedyś w rozmowie prywatnej takiej stwierdziliśmy z moimi znajomymi, że najważniejsza osoba hipotetycznie w Niemczech, czyli pani kanclerz Angela Merkel jest zemstą czekistów na Niemczech po prostu. Tak, i ta historia właśnie owego działacza, dzisiaj ciągle jeszcze prezesa Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, nie przytaczałabym jej ze względów personalnych, bo to jak gdyby... Nie ma, tak, to naprawdę chodzi o mechanizmy, a nie o natomiast nazwiska. Natomiast chodzi tak, bardziej tak. O pokazanie, jakie tutaj rzeczy się zdarzały, no i jak one rzutują, właśnie tak jak wspomniałam. Poprzedni prezes próbował w jakiejś formie podjąć lustrację w organizacji. I przestał być prezesem. W tym momencie doszło do zmiany właśnie władz, do tej funkcji prezesa został wybrany właśnie pan Józef Malinowski i pan Józef Malinowski przez jakiś czas bardzo intensywnie werbował nowych członków w ten sposób do organizacji, w ten sposób na przykład zgłosił się do mnie, do mojego męża, który był działaczem jeszcze okresu po stanie wojennym, szefem Grupy Roboczej i Solidarności w Kolonii, no dość osobą zaangażowaną w tę działalność niepodległościową i wspieranie opozycji politycznej w Polsce, na przykład zbierane były pieniądze na działalność opozycyjną w Polsce. Także pan Malinowski wielokrotnie do nas dzwonił, prosił o wstąpienie do organizacji. Wstąpiliśmy do organizacji, no i próbowaliśmy działać w organizacji, no bo przecież nie wstępuje się do organizacji, żeby być. Dla samego posiadania legitymacji. W związku z tym, no, bardzo szybko nastąpiło otrzeźwienie. Okazało się, że aktywnych członków ta organizacja de facto nie potrzebuje. Także bodajże z datą 1 września, bardzo symboliczną datą, 2017, oboje z mężem zostaliśmy poinformowani o wyrzuceniu z organizacji z powodu działania na szkodę jej wizerunku. Sprawa to były kulisy właśnie tej akcji 2016 rok, kiedy nasz kolega pan Sławomir Hałaczkiewicz dotarł do tych informacji PN-owskich, później jeszcze one zostały poszerzone właśnie o te działania służb specjalnych PRL-u wobec pana Malinowskiego. No i ta nasza grupa kontestujących po prostu została z organizacji usunięta. Mówię to z przykrością, bo po prostu działalność organizacji praktycznie zamarła. Nam nie pozwolono nowych członków przyjmować, było to blokowane, oskarżano nas o dywersję. Także i to na przykład kosztowało mnie funkcję korespondenta Polskiego Radia z Niemiec na przełomie 2017-18. Pan korespondent telewizji publicznej w Niemczech, pan Cezary Gmyz, zaczął pod moim adresem nawet umieszczać wpisy, że działam na szkodę organizacji polonijnych w Niemczech. No i Polskie Radio, które podjęło ze mną współpracę honoraryjną, po prostu umieszczali moje korespondencje i za to byłam rozliczana finansowo. Podziękowało mi za współpracę, powołując się właśnie na skargę, że wraz z mężem działamy na szkodę polskich organizacji w Niemczech i szkodzimy wizerunkowi Polaków w Niemczech. Okej. W drugiej części wywiadu, bo za chwileczkę przerwiemy, porozmawiamy o kontekście tego, co właśnie dzisiejszych czasów, tego, co dzieje się w Polsce i w Niemczech, jakie rozczarowania wynikają dzisiaj z wielkich oczekiwań, które wszyscy mieli, zarówno Polacy w Polsce, jak i Polacy za granicą wobec rządów dobrej zmiany. A tak przy okazji to nazwisko Malinowski to jest, często się pojawia w
archiwach służb, bo kilku takich Malinowskich jest też w Polsce na ważnych stanowiskach, którzy są oskarżani o współpracę, wypierają się, ale rodzina z tradycjami, można powiedzieć. Nie wiem, czy więcej krwi, czy tylko nazwisko, ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o tajnych współpracowników, mniej lub bardziej tajnych, to nazwisko Malinowski jest ogólnie i powszechnie znane. Na razie dziękuję. Spotkamy się w następnym wywiadzie. Myślę, że pojutrze.